Z tej strony Andy, witam was w kolejnym odcinku Sempta. Na serwerze Fallife, no i widzowie, jak widzicie za moimi plecami, zakupiłem warsztat tuningowy. Ogólnie w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygląda właśnie taka praca tunera, bo pewnie wiele osób nie wie, bo takie tunery dosyć drogie są. Ale dobra, zaczynamy, bo tutaj widzowie czekają, klienci czekają na tuning, tak więc jakby ktoś pytał, ile dałem, to dałem około 10-11 milionów. Wymieniłem go za mojego sultana i gościu mi dopłacił. Gościu, jak widzicie, chce felgi 1073, także montujemy mu tej felgi 1073, cyk, no i 10% do liczby, bo tyle maksymalnie mogę dać, a to i tak są jakieś takie grosze, ale zawsze fajnie oczywiście z tego zarobić. Jak widzicie, mam 132 tysiące zarobione, więc już widzowie, powoli mamy kaskę, że tak powiem, na projekt naszej tachomki. Zobaczcie, tak to wygląda, tutaj stoi moja tachoma i w ogóle moje furki, a z tej strony mamy oczywiście Infernusa Turka, no i oczywiście moją FCRS. Witam full upy, właśnie, full upy to jest najpiękniejsza rzecz, nie masz z tego naprawdę fajnie można zarobić. O, ja tutaj sobie dam 2%, oczywiście 2% za upy biorę, więc nie, chociaż mogę więcej, bo zawsze 4 daję, ale nagrywam odcinek. No żartuję. Oczywiście, jeżeli chcecie tańsze tutaj tuningi, no to z kodem Andy będziecie mieli o 1% taniej u mnie doliczki. Witamy. To sporo klientów tutaj jest, bo jest 815 graczy. Kurde, jest 50k na godzinę, w dobrych momentach da radę robić, więc naprawdę bardzo fajnie. LPG, dobra, LPG dajmy tutaj 2% doliczki. No i pięknie 1000 zł w sumie zarobiliśmy, więc ogólnie jest to najlepsza lokalizacja tunera, bo jak widzicie, wszystko tutaj się znajduje. Mamy wulkanizację, mamy komponenty, mamy mechanika, lakiernika, urząd LV obok, gdzie mamy respa od razu. Tam przed nami są lawety, jeszcze tutaj jest lakiernik, stacja paliw, no i łatwiej jest, że tak powiem, powiedzieć nowemu graczu, gdzie się znajduje nasz warsztat, no i wiadomo jeszcze tutaj. O, zobaczcie, ile osób pisze do mnie, że jedzie na tunera i zobaczcie, że już mamy klient. Witam, co robimy dla pana? Pan Adrian. O, siema Andy, siemano mordeczko, siemano. O, jeżeli chcecie więcej odcinków z tunerka, no to napiszcie w komentarzach, a z chęcią nagram dla was taki kolejny odcinek. Jakaś wizualka za 4 koła, jasne, spoiler, progi, co dla pana będzie. Dobra, progi, tak? W ogóle da się progi? A, czekaj. Jednak się nie da progów. Pomyliło mi się. Myślałem, że da się takie progi jak w Manance czy w Perku. Pomyłka, przepraszam bardzo. Co by pan w takim razie chciał zrobić? Cyk, na maskę dajemy 10% doliczki oczywiście. Demontfelg, jasne, już tutaj robimy. Demontfelg, gościu chciał, to już tutaj robimy. Cyk. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo proste, więc każdy naprawdę może zostać tunerem. Tylko no, najważniejsze jest to po prostu, żeby mieć kasę na tego tunera, bo naprawdę ja sporo dałem. O, dziękuję bardzo za napiwki. Naprawdę sporo napiwku tutaj leci, więc fajnie, że tak powiem, mogę sobie zarobić na tym. Siemanko, co dla pana? Oczywiście piękny Emperor, z tego co widzę, kurde. Tylko chcę sprawdzić, ile by mi wyszło za demont. Ale dobra, jasne. Dobra, tutaj up 3. No i wysyłamy mu tutaj ofertę. Niech sobie gościu sprawdzi, ile za demont Ala dostanie. O, tutaj gościu przyjechał kolejny raz z premierem. Siemanko. Pytanie. O kurde, jak on to napisał. Nie wiem, o co mu chodzi, ale pewnie, że to są felgi normalne. To są felgi, proszę pana. To są felgi demont. Dobra. Tam witam, o kurde, brawurka. Nie no, za brawurkę to ja tutaj szanuję. Ile CB? 1500. 40 oczywiście z doliczką. O nie, złodzieja coś. Witam. Nie na praktyki, nie, ja tutaj nie udzielam praktyk. Co robią ci praktykanci, halo? Ile za halogeny, już ci tutaj mówię. Demont LPG i zamontuj 7.5. O, dobra. No i 2% oczywiście. 1000 zł zarobku z samego LPG. No jak widzicie, morteczki, naprawdę ogromne zarobki tutaj są. Zawiercie jechaliśmy, to chyba warsztaty pomyliście. Ile up 3, już ci tutaj mordeczko mówię. 31 200. Tyle mam za up 3 oczywiście. Please, mała dola, tylko mam stałe cel. No, po tym odcinku będziesz miał 1% taniej. 1% taniej z kodem Andy. Ale zamontował jednak. Siemanko. Kurde, zobaczcie, jaka kozacka podmianka. Up 2, up 3, up 4. Dobra, naprawdę bardzo fajne zamówienie. Demont. Ja przeczytałem. Zamontować to słabe zamówienie. Nie pozdrawiam. Zapraszam. Halo. Co dla pana będzie? Co dla pana. Witam. Co robimy? Demont up 1. Kurde, nie demontujcie, tylko montujcie. Kurde, ja za demont nic nie dostaję. Nie no, dostaję jakieś 50 zł, ale wolę montować up 1 niż demontować. Bo za demont mam. A, tutaj na przykład, no, nic nie dostałem. A nie, 25 zł. O, 300, dobra, dzięki. Dobra, jednak się opłacało, widzowie. Zapraszam, co będzie dla pana. Kurde, ale naprawdę, ja nawet nie będę musiał chyba ciąć tego odcinka, bo naprawdę co chwilę są 5. Dobra, 4% oczywiście doliczki. Dziękuję. Strasznie nie lubię, jak ktoś mi pisze felgi, kurde. I zamiast podać od razu ID, to jest troszkę głupie. Kurde, najlepiej w ogóle, widzowie, jeżeli pierwszy jechać na podgląd, wszystko sobie sprawdzić, zapisać, jak to wygląda, i dopiero podjechać oraz zamontować. No bo jak wiecie, no ja nie mam podglądu, jedynie tutaj macie taki podgląd, no ale takie wydechy czy zderzaki, no ja nie widzę niestety. 1084, dobra, jasne. To będzie 3025, tak więc proszę cię bardzo. Siema Andy, ja fan, pozdro. Dobra, dzięki. Dobra, jeszcze spoiler. Proszę również wybrać i podać mi tutaj ID spoilerka, ale ogólnie nie polecałbym. Pierwszy mordko zmień wariant w kompo, bo masz
kurde mordeczko, spoiler z wariantu i będzie się troszeczkę bugować, ale dobra, no zamontujmy już. Najwyżej później zmieni. 1.1.6.3, no dobra, zamontujmy, najwyżej to później sobie zmieni, bo będzie się to po prostu bugować, no ale w sumie zarobimy sobie. O kurde, co to się stało? Co to się stało? Widzę, wy widzicie to? Spoiler na spoilerze. Niech sobie to zmieni. No napisałem mu, że może zmienić, ale chyba się tym nie przejął. Co tu można zrobić? O kurde, gość się chce Fadziosa dealingować. Już ci tutaj mówię. Czemu mi takie rzeczy pokazuje w Fadziosie? Przecież ja tutaj mogę pewnie tylko wygrywać CB rady zamontować. Dziwne. Co dla pana? Felgien077. Ogólnie widzowie, pewnie sporo pytań będzie, czy sprzedaję willę i w ogóle co będzie z tą willą. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie ta willa pójdzie na sprzedaż, tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to za jakiś czas będę po prostu wystawiał to na forum, więc będziecie mogli... Siemano, zapraszam, tutaj mamy kolejnego widzowie klienta. Felet demont? I to ma felgi? A tak, to ma felgi, kurde. Offroady, dobra, to dobry pomysł, żeby go to w sumie zdemontować, no bo offroady w Virgo? No nie, nie pasuje to kompletnie, dzięki oczywiście również. Kolejny klient, zapraszam, yo, co robimy? Kurde, złota felga, nie no, złota felga w golfie. Robimy up 3, dajmy tutaj 4% doliczki. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tuningowania, z po prostu z tunera, dzień życia tunera, coś takiego, no to napiszcie widzowie w komentarzach. Możemy jakoś to bardziej urozmaicić, jakieś challenge albo coś, wydaje mi się, że naprawdę będzie to bardzo fajnie wyglądać. Chyba jeszcze nikt takich rzeczy nie nagrywał na For Life'ie, tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika, wpadajcie na mojego TikToka, ponieważ tam zaczynam częściej wrzucać dla was te TikToki. Dosyć fajna aktywność, jak widzicie, zarobię chyba z 10 koła w 19 minut, tak więc naprawdę bardzo fajne zarobki. To było na tyle, trzymajcie się, siemano!